Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro będzie pochmurno od Suwalszczyzny i Mazur przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Górny Śląsk po Małopolskę, deszczowo i burzowo. Możliwy też grad. Zapraszam Państwa na Teleekspres 18 czerwca, dzień przed meczem Polska-Senegal. Zaczynam od skrótu najważniejszych informacji. Do jednego z najważniejszych meczów polskich piłkarzy w XXI wieku zostało 23 godziny i 59 minut. Jutro o 17 w Moskwie biało-czerwoni powalczą na mundialu z Senegalem. Podopieczni Adama Nawałki dotarli już do stolicy Rosji i mają przed sobą absolutnie ostatnie przygotowania. Blisko godzinę trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej. Frans Timmermans przyjechał do Warszawy, żeby rozmawiać o stanie praworządności w Polsce. Obaj politycy zadeklarowali chęć porozumienia. Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Dwie osoby nie żyją, 29 zostało rannych. Autokar wiozący seniorów z Bodzanowa do Trójmiasta zjechał do rowu i wywrócił się w okolicach Konstantynowa. Zanosi się na zwrot w polityce migracyjnej Niemiec. Angela Merkel ustępuje pola Horstowi Seehoferowi. Szef CSU i niemieckiego MSW domagał się ograniczenia liczby imigrantów wjeżdżających do Niemiec. Angela Merkel po negocjacjach między CSU i CDU przyznała, że jest to cel obu tych partii. Wracamy do kraju. Via Carpatia coraz bliżej. Drogowcy podpisali umowę na projekt i budowę trzech odcinków Krajowej 19 na Podkarpaciu. Cała Via Carpatia połączy Litwę z Grecją, a jej najdłuższy fragment przebiegać będzie przez Polskę Wschodnią. Nowatorski sposób operacji laparoskopowej opracowany przez wrocławskiego chirurga podbija świat. Dzięki transmisji internetowej zabieg staje się coraz popularniejszy w wielu krajach. Mieszkańcy Przemyśla nie musieli długo myśleć, czy świętować ten dzień. Ba, można wręcz powiedzieć, że natychmiast zapalili się do pracy i godnie uczcili święto fajki. Jego prace są cenione na całym świecie. Były wystawiane m.in. na wieży Eiffla. Wojciech Siódmak jest artystą wszechstronnym. Tym razem na swój warsztat wziął łódzkie podwórko. Obrazem artysty zostaną ozdobione ściany jednej z kamienic. W Teleekspresie pora na informacje muzyczne. W wakacje już za 5 dni, więc pora na pojawienie się hitu lata 2018. Swoją nową propozycję zaprezentował już największy gwiazdor ubiegłorocznych wakacji, czyli zgadza się Luis Fonsi. Szczegóły Marek Sierocki. A my jutro zaśpiewamy raz, dwa, trzy, Polska. No ale o przygotowaniach Polaków do jutrzejszego meczu z Senegalem mówiliśmy. To teraz pozostałe informacje z Mistrzostw Świata. Półtorej godziny temu zakończyło się starcie Szwecji z Koreą Południową. Wygrali Szwedzi 1-0, a kibice Niemiec i Brazylii nie mogą się jeszcze otrząsnąć po tym, co zobaczyli wieczorem. Do pań z zespołu Niezapominajki dotarły wieści, że do Polski przybędzie zespół The Rolling Stones, a że Niezapominajki są z Cieszanowa, miasta rockowego festiwalu, postanowiły zacnych gości powitać godnie i po swojemu i może zaprosić na rockowy festiwal. Nie tylko szykują teledysk dla idoli, ale też smakowitą zakąskę. No to na koniec ozdoba dla kibica. Proszę bardzo. Niby nic, ale flaga trochę nie bardzo. Dlatego bardzo prosimy, by kibicować odpowiedniej drużynie jutro. Za chwilę Teleekspres Ekstra. No a jutro z wiadomych względów spotykamy się wcześniej, czyli o 16:20, dzięki czemu nasza redakcja także zdąży na mecz. Dziękujemy. Do widzenia. Dzień dobry, czas na Teleekspres Ekstra. No a w nim jak na kibiców przystało, zaczynamy od spraw najważniejszych. Piłkarze i kibice w emocjach. Sprawdźmy teraz, czy rosną temperatury w rodzinnych miejscowościach piłki. Minęła właśnie 332. rocznica śmierci króla Jana III Sobieskiego. Monarcha, który powstrzymał turecki najazd na Europę, spoczął na Wawelu i tam właśnie składa się mu wieńce. W tym roku zrobił to m.in. Jerzy Saskulczycki, którego praprzodek towarzyszył królowi pod Wiedniem i pokazał Europie, jak parzyć kawę. Na ten dzień czekali od miesięcy, teraz dzięki hojności wielu osób zebrali aż 3 miliony złotych i właśnie wylatują z małym Karolkiem do Stanów na operację. Rodzice 3-letniego chłopca z Luboszyc, niedaleko Opola, liczą, że lekarzom uda się zabezpieczyć narządy wewnętrzne chłopca uciskane przez gniatający się do środka kręgosłup. Przed wakacjami trzeba o tym przypominać. W ciągu ostatnich 3 lat w Polsce utonęły 1524 osoby. Dlatego policja pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji prowadzi akcję Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Dziś specjalne pokazy odbyły się na zbiorniku wodnym Dziećkowice w Chełmie Śląskim.
Zmieniamy temat, bo wiedza o ekologii to dla kogoś najwyraźniej science fiction, czego efektem są setki śniętych pstrągów potokowych na dnie rzeki Miłoszówka w Leśnej. I nie tylko pstrągi nie pływają już w tej rzece. W Stare Ekspresie wspominaliśmy, że nie zapominajki ugoszczą stąsów pierogami. A jakimi prezentami zaskoczyliby Państwo swoich idoli? Sprawdziliśmy to w Ekstrasądzie. Wyrzucone przez rybaków albo utracone w czasie sztormu sieci dryfują, zalegają na dnie i stwarzają ogromne zagrożenie. Takie stare narzędzia połowowe zalegające w morzu nazywane są sieciami widmami. U wybrzeży greckiej wyspy Poros nurkowie postanowili wyciągnąć śmiercionośne śmieci. W Teleekspresie Ekstra czas na część muzyczną. Pokazywaliśmy piosenkę Fonsiego, która może stać się hitem wakacji. A teraz Marek Sierocki zaprezentuje polskiego DJ-a i producenta, który przygotował swoją wersję wielkiego przeboju sprzed lat i być może stanie się ona polskim hitem lata. Szczegóły w rozmowie. Cześć Marku. A propos telefonów, Państwo mogą zadzwonić do znajomych i powiedzieć, że jutro Teleekspres Ekstra o 16:30 wyjątkowo. A teraz już serwis info. Miłego dnia. Do widzenia.